Poślepiel, proszę o odczytanie protokołu z kontroli. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 lipca 2018 roku w Urzędzie Miasta w Sejmie. W komisji uczestniczyły trzy osoby, Męczyciel Kocki, Dzieniśniewicz oraz Szedijewski, Kimszel i Arkadiusz Nowarski. Tematem posiedzenia było zbadanie całej dokumentacji między inwestorem budowy stoczni w Sejmach a burmistrzem miasta Sejm odwrotnie od chwili podpisania listu intencyjnego do dnia dzisiejszego. Dokumentacja, jaka była przedstawiona, list intencyjny z 29 września 2016 roku, operat szacunkowy, uchwała Rady Miasta 35/163/16 z 29 grudnia 2016 roku dotycząca wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu działki oznaczonej ewidencyjnie numer 466 i 481/2 przy ulicy Maklewskiego w Sejmie. Uzasadnienie. Wydzierżawienie do tej uchwały. Wydzierżawienie na okres 30 lat w trybie bezprzetargowym. Następna uchwała nr 24/103/16 z 25 kwietnia 2016 roku Rady Miasta w sprawie rozszerzenia granic Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w terenie miasta Sejmie. Następna uchwała nr 38/197/14 z 14 roku w sprawie rozszerzenia granic była poprzednia, potem następną już przyjęliśmy. Przewodniczący Mocarski, który się wpisywał. Kopia mapy, ewidencji gruntów, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenów usługowo-przemysłowych, informacje o terenach przeznaczonych do sprzedaży, opis terenu działki 466 i 481/2. Umowa dzierżawy zawarta w dniu 24 listopada 2016 roku. Przy analizie umowy, paragraf 5 punkt 2 umowy, brak jest załącznika do, numer 3 do umowy, to jest protokół zawczo-odbiorczego wydanej nieruchomości. Punkt 2 mówi, cytuję. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania umowy na podstawie protokołu zawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik numer 3 do umowy. Na zadane pytanie panu burmistrzowi o przedstawienie protokołu zawczo-odbiorczego powiedział, że nic nie wie o takim dokumencie. Paragraf 6 umowy, czyli dzierżawny roczny w wysokości 1587,60 zł plus podatek VAT rocznie. Przed podpisaniem umowy dzierżawy w dniu 24 listopada 2016 roku burmistrz miasta Sejmie zarządzeniem nr 24/16 z 21 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych mienia Sejmie w punkcie 5 zmienia stawkę opłat za tereny przemysłowe. Zarządzenie nr 24/16 burmistrza miasta Sejmie wydane w dniu 8 marca 2016 roku, punkt 5 brzmi: tereny przemysłowe 3,50 za 1 m kwadratowy miesięcznie. W zarządzeniu nr 109/16 z 21 listopada 2016 roku, punkt 5 brzmi: tereny przemysłowe 3,50 za 1 m kwadratowy. Powyżej 2 hektarów 0,06 zł za 1 m kwadratowy w stosunku rocznym. Komisja rewizyjna uważa, że pan burmistrz wiedział, że w dniu 24 listopada 2016 roku podpisze umowę z dzierżawcą, celowo zmienił zarządzenie nr 109/16. Przepraszam, na 16 z dnia 21 listopada 2016 roku stawkę czynszu dzierżawy, wprowadzając zapis tereny przemysłowe 3,50 za 1 m kwadratowy miesięcznie, dodając powyżej 2,006 zł za 1 m kwadratowy w stosunku rocznym. Dostosowującym do nowego dzierżawcy, komisja uważa, że przez tak ustaloną stawkę uszczuplił dochody miasta i narazi miasto na straty. W chwili głosowania Rady Miasta Sejm nad uchwałą dotyczącą wydzierżawienia gruntów na działkach numer 466 o powierzchni 1,0986 i działki 481/2 o powierzchni 1,5474 razem powierzchnia dzierżawy wynosi 2,6460 ustalony czynsz dzierżawny zarządzeniem nr 24/16 burmistrza miasta Sejmy 8 marca 2016 roku wynosi 3,50 za 1 m kwadratowy w stosunku miesięcznym. Burmistrz jednoosobowo obniżył czynsz dzierżawy do wysokości 0,06 zł za 1 m kwadratowy w stosunku rocznym. Straty miasta Sejny w ciągu obowiązywania całego okresu dzierżawy wyniosłyby 360 miesięcy razy 92 610 miesiąc, to się równa 33 339 600. Obecnie straty miasta Sejny wynoszą stawka za miesiąc 26 160 m kwadratowych.
razy 3,50, 92,610 razy 18 miesięcy daje to kwotę 1,666,980 netto do czasu rozwiązania umowy. Tak ustalona stawka czynszu dzierżawy przez burmistrza miasta Senie wskazuje na nierówne traktowanie innych przedsiębiorców, a przede wszystkim małych przedsiębiorców lokalnych. Przedsiębiorcy lokalni płacą czynsz dzierżawy 3,50 za 1 m kwadratowy w stosunku miesięcznym. Natomiast przedsiębiorca wydzierżawiający ponad 2 hektary płaci 0,06 zł za 1 m kwadratowy w stosunku rocznym. Ponadto w otrzymanych dokumentach przy kontroli wpłat przedstawiono wpłatę czynszu dzierżawy, natomiast nie było dowodu wpłaty podatku od nieruchomości. Z podpisanej umowy z paragrafu 6 punkt 4 wynika, że dzierżawca podatek od nieruchomości będzie opłacał na podstawie odrębnych przepisów. Pismo do burmistrza od dzierżawcy NORLAT z dnia 9 maja 2018 roku. Treść. Z uwagi na brak postępu w wykonywaniu ustaleń zawartych w obecności urbanisty w dniu 17 maja 2017 roku niniejszym wypowiadam umowy w dzierżawie działek nr 466 i 481 na 2 z dnia 24 listopada 2016 roku. Przy piśmie wypowiadającym brak jest spisu numeru dziennika, daty, kiedy pismo wpłynęło, jest dołączona przez burmistrza miasta Senia wyciągnięta koperta. Pan burmistrz wyjaśnił, że pismo zostało mu doręczone osobiście. Na pytanie, do jakiego działu przekazał pismo, nie umiał wyjaśnić. Ponieważ przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy jest, cytuję, brak postępu w wykonywaniu ustaleń zawartych w obecności urbanisty w dniu 17 maja 2017 roku, członkowie komisji rewizyjnej poprosili burmistrza o przedstawienie protokołu ze spotkania z dnia 17 maja 2017 roku, jakie to ustalenia zawarły na tym spotkaniu. Pan burmistrz odpowiedział, że nie ma sporządzonego protokołu ze spotkania i nie ma na piśmie żadnych ustaleń. Były to ustalenia ustne. Przy spotkaniu dzierżawcy z burmistrzem dotyczącej podpisanej umowy dzierżawy dokonywane są ustalenia i sporządza się protokołu z ustaleń. Komisja uważa, że jest to błąd i wybaczenie burmistrza miasta Senia, ponieważ teraz, kiedy przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak postępu w realizacji ustaleń, tak naprawdę do jakich konkretnych przyczyn odwołuje się dzierżawca wypowiadając umowę? Zawarta w wypowiedzeniu przyczyna jest to wynikowa, nie oparta na żadnych konkretnych przykładach. Braku wykonywania ustaleń. Burmistrz miasta Sejny, pismo z dnia 17 maja 2018 roku do pana Arkadiusza Jurcewicza, not dla Augustów. Treść. W celu przedstawienia propozycji miasta Sejny pokazujących niezgodności związane z opóźnieniem inwestycji na terenie działek nr 466 i 480 na dwa w obrębie Sejny. Burmistrz prosi o rozważenie wycofania wypowiedzenia umowy dzierżawy działek o numerze ewidencyjnym 466 i 481 na dwa w obrębie Sejny. Wypis i wyrys z rejestru gruntów istnieje opis operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanych położony w obrębie miasta Sejno oznaczony w podesieniu jako działu 466 i 481 na 2 stanowiących własność mienia komunalnego miasta Sejny z 21 października 2016 roku. Załączniki, załącznik nr 1, 2 i 3, wnioski Komisji Rewizyjnej. W związku z niekorzystną dla miasta Sejny zmianą przez burmistrza miasta Sejny stawek czynszu dzierżawy nieruchomości, Komisja Rewizyjna uważa, iż istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta Sejny dotyczącego przekroczenia uprawnień, narażenia miasta na straty ogromnej wielkości, mający wpływ na kondycję finansową miasta Sejny. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje o powiadomienie o powyższych przedsięwzięciach podjętych przez burmistrza, Regionalną Izbę Obrachunkową, Wojewodę, Prokuraturę. Wnioskuję o przedstawienie przez burmistrza miasta Sejny dokumentów potwierdzających naliczenie podatku nieruchomości wraz z dowodami wpłaty naliczonego podatku Radzie Miasta Sejny najwyższej sesji Rady Miasta. Na tym protokół zakończono. Podpis komisji przewodniczącej burmistrza. Już mogę prostować po kolei? 25 lipca nie odbyło się posiedzenie komisji. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Zaproszenia były sformułowane na kontrolę. Nie wiem, dlaczego do Państwo, proszę nie przebywać. Do faktu. W momencie, kiedy Państwo przedstawiacie dokument, który powinien zostać zweryfikowany w ramach ustawowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, nie wiem, dlaczego Państwo cały czas próbujecie unikać wykonywania prawa w mieście Sejny i zasad, które ustaliła sama Rada Miasta. To, co Państwo przedstawiliście, nie tylko ja mam ten pogląd, ale prokurator rejonowy również, jest posiedzeniem, jest protokołem z posiedzenia kontrolnego. Chciałbym się odnieść do punktu, który nie miałem szansy do tego, aż chwila się w żaden sposób odnieść. Ja zawarte w nim, proszę nie przerywać, a zawarte w nim dane są nieprawdziwe. Cytuję. Na pytanie, do jakiego działu przekazał pismo, nie umiał wyjaśnić, ponieważ przyczyną mowy dzierżawy jest,
cytuję, brak postępu w wykonywaniu ustaleń zawartych w obecności urbanisty w dniu 17 maja 2017 roku członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili burmistrza o przedstawienie protokołu ze spotkania z dnia 17 maja 2017 roku. Jakie to ustalenia zawarte na tym spotkaniu? Pan burmistrz odpowiedział, że nie poznaje swoich słów, iż nie ma sporządzonego protokołu ze spotkania i nie ma na piśmie żadnych ustaleń, były za to ustalenia ustaleń. Szanowni Państwo, ja nie wiem, czy Państwo, bo każdy z radnych dostał tą maskę, to jest przebieg naszych ustaleń z urbanistą w dniu 17. No, jest na piśmie, jest w obecności. Pani urbanistka sporządziła ten dokument i ma chyba tyle odwagi, żeby potwierdzić, każdy z radnych to dostał. Niesprawdą jest, że nie była sporządzona notka w tej formie. Zaczynając od tego, że się nie odbyła komisja rewizyjna, szanowni Państwo, podejmuje tak samo jak wszystkie inne komisje decyzje w głosowaniu, a na mocy konstytucji wszystkie spotkania komisji i rady są jawne, szanowni Państwo. Jakim cudem w dniu 25 nagle zdarzył się cud i komisja, na która była zaproszenia na kontrolę, stała się już nagle komisją? Nie wiem. Nie wiem też, jak szanowna komisja, w jakim dniu w głosowaniu uznała to czy tamto. Nie wiem, na jakiej podstawie wszystko, co mówiłem, zostało wyrzucone z tego tekstu i wrzucone te wasze brednie. Tylko tyle. Dobra, dziękuję bardzo. Ja chciałbym... Ja byłem świadkiem, był pan wiceprzewodniczący podczas kontroli, mógł pan na bieżąco wyjaśniać, ale chciałbym przeczytać zasady, tryb i udzielania. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej w punkcie 9, w paragrafie 10. W razie, gdy na dowolnym etapie procedury kontrolnej, zaistnieje pośród członków zespołu kontrolującego lub Komisji Rewizyjnej podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w jednostce kontrolowanej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej niezwłocznie powiadamia o tym burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miasta Sejmu, który po zebraniu dowodów przez zespół kontrolny lub komisję rewizyjną przedstawia sprawę na najbliższej sesji celem rozstrzygnięcia o przekazaniu tej sprawy właściwym organom ścigania. Także to jest zgodnie z regulaminem zasady trybu działania nie jest. Także proszę nie przeskazać. Z tego powodu nie jest. Państwo... Na każdym etapie, także nawet chciałbym dodać, proszę nie przeszkadzać, na każdym etapie, żeby nawet to było podczas kontroli, każdy obywatel ma prawo złożyć przestępstwo na 33 miliony. Proszę panu i zgłosić. No właśnie. Ja już to zrobiłem, te Państwa wypłaciny. W dniu 23 sierpnia trafiły do prokuratury. Chciałbym zacytować, że 1 666 000 czynszu należało się nam, jak głosowaliśmy za wydzierżawieniem tego gruntu, a dostaliśmy 1500 zł. Także tutaj nie rozstrzyga prokuratura, sąd i inne sprawy. Nie da się okradać miasta za, na układy, które pan po cichu przyniósł. A powiem wam jeszcze jedną rzecz, że jeżeli ten przedsiębiorca byłby uczciwy, miał uczciwe zamiary, to do końca 30 lat by nie zapłacił 33 milionów. On by ten ziemię miał za darmo. Żeby był uczciwy, to za te pieniądze powinien robić za wszelką cenę. Takich darowizn nawet najbogatsze samorządy nie robią. To jest coś niesamowitego. To, co pan zrobił, to... Pana głupota jest doładniona, że rzeczy, które pan opowiada, I teraz zgodnie z regulaminem, na który się powołuje, chciałbym znać stanowisko. Ja chciałbym wszystkie komisje, na komisji budżetu było głosowanie, zaopiniowała pozytywnie, odgłoszenie tak, jak wnioskowała komisja rewizyjna. Także ja chciałbym przystąpić do głosowania obsługi prawnej, kto jest za protokół pokontrolny, w jakim trybie to teraz interesuje, teraz powinien być procedowany dalej. Dlaczego Państwo wprowadzacie celowo do obrotu? A sesja jest 1 października, wpłynęło 22. Trzeba było każdy radny, każdy funkcjonariusz. Pan umie pisać pisma, a tu akurat nie wiem, dlaczego pan nie odpisał. Pan mówi korespondencję ze mną. Ten dokument nie powinien funkcjonować. Ja nie jestem wilkiem, żeby pana
zjadła czy coś. Proszę, pani trzeba pani było się odwołać. Ja gdybym od pana takie coś dostała, tylko... to bym od razu do pana napisała pismo. To są brednie zrobione w stylu. Nie proszę pana. Niestety nie zgodnie z prawem. To jest nie miałem żadnej szansy. Na każdym etapie. Zacytowałem panu na każdym etapie. W samym pierwszego dnia. Może dwa miesiące czekaliśmy i pan nic nie mówił, aż po prostu pomyślał, że panu tak mówi. Czy moglibyśmy się zapoznać ze statutem? Co mówi o tym? No właśnie, po kontrolnym. Przeczytałem panu ze statutem. A co pan ominął? Nie, stałem po co pan ominął. Może pani się wypowie. Przeczyta, może pan osobiście. Powinno się stać z tym dokumentem, jeżeli jest wiem, co napisała prokuratura. Dobra, proszę o wystąpienie do głosowania. My nie wiemy, co pan woda wyciągnął. Proszę, wstąpienie do głosowania, kto jest za skierowaniem zgodnie z wnioskiem komisji rewizyjnej do organów ścigania i wojewody i regionalnej izby rachunkowej. Kto jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Jeszcze mam obowiązek poczekać chwilę, bo jeszcze mam obowiązek uchwały z RIO. Uchwała z RIO 320/25/18. Uchwala opiniuje pozytywnie przedłożoną przez burmistrza miasta Sejm informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2018. Jeszcze mam ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sejmach o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Sejmu. Zostały wybrane 15 osób do Rady Miasta, do Młodzieżowej Rady Miasta. Patrycja Damska, Dariusz Pieczulis, Dariusz Wołyniec, Edyta Marcikiewicz, Daniel Leonczyk, Mateusz Tytman, Zuzanna Zajko, Jakub Staszkierunas, Mateusz Matulewicz, Michał Jachimowicz, Gabriela Lękiewicz, Julia Tur, Adam Andrzejczyk, Aleksandria Drogialis, Klaudia Krakowska. Jeszcze odpowiedzi już może nie będę czytał. Jeszcze szereg odpowiedzi burmistrza miasta, ale proszę. Ja jeszcze jedno pytanie, bo tutaj właśnie się dowiedziałem o komisji rewizyjnej. Czy pan burmistrz będzie umiał mi to odpowiedzieć, czy jest więcej przedsiębiorców, dzierżawców, którzy posiadają ponad 2 hektary działki? Nie posiadają, a tutaj gdyby państwo normalnie realizowali swoje zadania w komisji rewizyjnej, czego nie robicie od bardzo dawna, właściwie ciężko znaleźć normalnie przeprowadzoną komisję rewizyjną w naszym mieście i to jest jedna z przyczyn, na którą nasze miasto jest zadłużone od wielu lat. To potwierdzone wielu postępowań. Więc gdybyście państwo normalnie to procedowali, to byście znali okoliczności przy tej sprawy. Nie ma protokołu wydania, ponieważ przedsiębiorca nikt na te działki nie wszedł, ale płaci. Ma być protokół wydania. Jak wybudować na cokolwiek i protokołować, szanowni państwo, jeżeli było od początku świata wiadomo, czy trzeba tą... Najpierw nie pozwoliliście normalnie w przetargu, który jest jedynym uczciwym sposobem na to, żeby wyłonić nabywcę na te grunty. Bardzo szybko się zweryfikowało. Przyjęliście taką metodę, że nie sprzedajemy, dopchaliście do tego, że jakaś dzierżawa. Ale z drugiej strony niemożliwa była ta inwestycja, ze względu na tą grunty. Ustawka nie wiem. Robiliśmy. Panie Rzebijewski, rzeczywiście spotkamy się w sądzie. Ustawmy, ale zobaczymy, czy pana przyłączę początki i wrócę do pana. I zobaczymy, jaki będzie dalszy ciąg. Mieliśmy zrobić drogę, zmieniliśmy planę gospodarowania przestrzennego i państwo nie przesunęliśmy się pieniędzy na zakup drogi, czy nie wypełniliśmy. A może pan mieliśmy udawać, nie zapomniał pan dobrze. Każdy z radnych otrzymał ustalenia z wami natychmiast po tym, jak się spotkaliśmy. Panie burmistrzu, kolejny raz pan kłamie. Bo my przeznaczyliśmy pieniądze na drogę. Nie pamięta pan tego? Na różnych sesjach byliśmy. Może protokół trzeba przeczytać, pamięć odświeżyć. Przegłosowaliśmy na drogę? Było. Wszyscy, 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 wszyscy,
Proszę, panie burmistrzu, ja bym chciał podsumować. Ostatnia nasza sesja. Ostatnia nasza sesja, widzi pan, wyszło jednak na to, że ci radni nie są tacy durni. Niestety wyszło. Nie są tacy durni, jak pan nas uważał od początku do kadencji. Są chytrzy, panie. A ja twierdzę, że jest inaczej. Sąd rozstrzygnie. Tak, rozstrzygnie. Taki smutny mam sekund. Może doczekamy się nowej rady, która będzie przestrzegała. Mam nadzieję, że nigdy w życiu takiej relacji Rada Miasta Burmistrz nigdy w życiu nie będzie, że będzie normalny włos przede wszystkim. Nie będziemy mieli spokój. I ludzie niekształcone, niekulturalne też powinny. Chciałbym tylko dodać, że 29 radnych robimy spotkanie tutaj w Urzędzie Miasta o 16 godzinie. Zakończenie. Takie spotkanie Nie chciałbym wchodzić w politykę, ale jestem obywatelem tego miasta, mieszkańcem. I boli mnie to, że w ogóle taka atmosfera jest na sesji, tej na sesji. Czasami na innych spływałem, rzadko bywałem. I jest to w jakiś sposób ta kadencja przez... Ja nie wchodzę tutaj już, kto jest bardziej winny, czy nie. W jakim sensie jest trochę zmarnowany. Ale panie burmistrzu, ale muszę panu powiedzieć, ja nie mogę odejść z tego miejsca. Że nie spotkałem się, byłem w wielu samorządach, w życiu nie spotkałem się, żeby burmistrz oceniał radę. Nie mam zadania burmistrza oceny rady. Pan może sobie rozmawiać gdzieś, prawda, na innych spotkaniach oceniać.